Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i nagrywam ten odcinek w piątek. Teraz moja mama gdzieś posła do sklepu, nie będzie jej z godziną, więc stwierdziłam, że skoro mam czas, to nagrywam odcinek z GTA San Andreas. Nie będę ryzykować z nic, bo nigdy nie wiadomo. Ostatnio, gdy mi mówiła, że wróci za godzinę, to nagrywałam Wings i wtedy się okazało, że wróciła w nie i nie chcę po prostu ryzykować z nagrywaniem Wings w momencie, gdy ona mi mówi, że za godzinę, więc zdecydowałam się tak nagrywać GTA San Andreas. Od razu, na sam piątek na pewno nie. Tak składa, że już na piątek wrzuciłam 9 filmów. Już ostatni film nie zostanie do wrzucenia, bo mogę maksymalnie 10 filmów wam wrzucać jednego dnia. Więc pytam, czy tego dostaniesz kiedy indziej. W sumie to sama nie wiem kiedy. Ale biorąc pod uwagę to, że już mam internet, tak myślę, że w niedzielę być może ten odcinek dostaniecie. No bo co byś nagrywał to odcinek w piątek akurat, gdy moja mama poszła do sklepu teraz na godzinę. Nie będzie jej z godzinę, więc... No, nagrywam odcinek z GTA San Andreas i w tym odcinku będziemy robić wyścigi razem tu raz. Dobra, i was na rzecz, którą chcę sprawić, a mianowicie, co ja mam dostępne wyścigi na... Mam dostępne wyścigi powietrzne na lotnisko i mamy wyścigi razem tu raz, więc w tym odcinku zrobimy sobie wyścigi wlazłem tu raz, a w kolejnym odcinku będziemy robić te... Znaczy to w sumie nie są wyścigi powietrzne, tylko to takie próby bardziej czasowe. Samolotami i helikopterami. A nóż nam wzrośnie pilota do tego stopnia, że otrzymamy licencję przed skończeniem latania. Nie no, na pewno nie, ale... No, trochę sobie to spolatamy w kolejnym odcinku na... Więc w kolejnym odcinku to będzie skolatania. No dobra, jesteśmy na miejscu, no i bierzemy się za wyścigi wlazłem tu raz. O, i mamy trzeci telefon od Torino. Torino. Carl, learn to fly. I'm on it, man, I swear. Hey, me, I'm on it, man, I guess. Same old broken record, Carl, but that's fine. Because your brother's getting a new cellmate tonight. Horse Cock Harry. And I'm sending a present, a little wedding present. Big tub of lube. Shit, dude, okay, I swear, man, I'm gonna be the best pilot. I'd love to hear you, Carl. I can't hear you. All I can hear is your brother's love cries as 8 kilometers up cock finds its way up his ass. Oh, that's your brother, okay? No big problem. Wait, please, man. That was my last motivational speech. Understand? Am I being too spiritual for you, Carl? Okay, man. I get the message. No właśnie, ostatniego telefon. No dobrze, spokojnie, Torino. Za dwa odcinki pójdziemy do szkoły latania, okej? Okay? Dobra, ja mam pierwszy wyścig z SFV do LV. I w sumie, jeśli chodzi o sam Fiera z Lazem Turas, to chyba mamy najmniej wyścigów, bo Lazem Turas są chyba tylko 4 wyścigi. Więc... tylko na te wyścigi powinny pójść. Bo mamy jedynie 4 wyścigi w Lazem Turas do zrobienia. No ale dobra, bierzemy w tym udział. Ścigamy się z sam Fiera do Lazem Turas, więc w zgadzie. Odwiedziliśmy sobie również Sanfiero w tym momencie. Mamy fit, motherfucker! Bardzo, bardzo go ładnie załatwiłam. W ogóle pytałem się was w ankiecie odnośnie tego, która podać z Miraculum waszym zdaniem byłaby najlepszą główną bohaterką zamiast Marinette. I ku mojemu nawet zdziwieniu wygrywa Aurora w ankiecie. Mimo tego, że bardziej spodziewałem się tego, że być może Jelka będzie wygrywać, albo Chloe nawet. Ja tak proszę bardzo, wygrywa Aurora. No ale to jest jedynie potwierdzenie tego, o czym mówiłam w moim lore video na temat Aurory, że jest to postać strasznie niedoceniona i nawet fani Miraculuma. Ci normalni oczywiście, właśnie to nie są fani, to są ludzie, którzy krytykują Miraculum. Ludzie, którzy krytykują Miraculum, nawet, nie tylko ja, ale też inne takie osoby, słusznie twierdzą, że no Aurora tutaj nadawałaby się lepiej na główną bohaterkę niż Marinette. Aurora to jest osobiście postać epizodyczna, która się pojawiła w 5 epizodach. W 5 odcinkach się pojawiła. No i tak, no taka postać, tym zdaniem, lepiej się nadaje na główną bohaterkę niż Marinette. To jest jedynie pokazanie tego, jak Marinette jest załosna. Jak jest obrzydliwa również, jak się w ogóle ona nie nadaje na główną bohaterkę. No bo dobra, powiedzmy sobie szczerze, prawdziwymi zotycami w Miraculum i Ravi Strength to są Max i Marinette, one są... O nie, nie,
tylko nie do wody. Dobra, okej, okay, zajana. One są prawdziwymi złotycami w Love is Stress i w Miracolum, ponieważ no dlaczego Max jest prawdziwym złotycą Love is Stress? Dlatego, bo Max zniszczyła Love is Stress. Max swoją obecnością zniszczyła Love is Stress. Gdyby nie Max... to historia skupiłaby się na Chloe i Rachel, jak powinna się skupić. Chloe i Rachel faktycznie byłyby ikoną Love is Stress, którą powinny być, bo i tak Love is Stress 1 jest praktycznie skupiona na Chloe, a Max to jest plot device, no ale oczywiście za sprawą durnych fanów Miraculouma i również za sprawą seksizmu twórców Love is Stress, bo to Max dostanie kolejną durną grę, w której będzie główną bohatereską, tylko teraz już nie będzie plot device'em. Bo co bądź, to jest niesprawiedliwe, że ona dostaje kolejną grę, w której będzie główną bohaterką, a Chloe już nie. To jest niesprawiedliwe. I... jej istnienie przede wszystkim... niszczy Love is Stress. Gdyby nie Max, to Love is Stress byłoby o wiele lepsze. A, akurat muzyka zlazłem teraz. A to Sandras. Gdyby nie Max, to Love is Stress byłoby o wiele lepsze. Gdyby te twórcy nie byli toksyczni, gdyby Max nie istniała. I również... Rachel i Chloe nie żyją przez Max! Przez istnienie Max! Chloe i Rachel nie żyją. Twórcy się ich pozbyli. To jest wina Max! To jest wina Max! Bo gdyby Max nie istniała, to wtedy również nie istniałby ten toksyczny i durny fanbase z Love is Stress. I właśnie na tej podstawie Max jest główną przyczyną, dlaczego Love is Stress to jest spierdolona cena gier. Max to pierwsza postać w Love is Stress, którą zobaczyliśmy właśnie w tej serii. Jej istnienie jest powodem, dlatego ta seria gier jest do tego stopnia toksyczna i zła. Również to przez nią prawdziwy potencjał Love is Stress, czyli Chloe i Rachel, został całkowicie zrujnowany i zniszczony. I również przez nią, przez jej istnienie, Chloe nie żyje, Rachel nie żyje, to jest jej wina. Tego jej nigdy nie daruję, nigdy jej tego nie wybaczę. I tak samo nigdy tego nie wybaczę twórcom, którzy, no, pozbyli się Chloe i Rachel. Tylko po to, żeby ta durna, spierdolona postać dostała swą kontynuację. W której to kontynuacja będzie się zadawać i przyjaźnić taką samą durną chłopcycą jak ona. Bo Savi właśnie taka będzie, Savi to będzie chłopcyca. Savi wygląda jak chłopcyca, Savi będzie miała charakter jak Steph, więc Savi to będzie chłopcyca. Taka jest prawda. Widziałem, jak ona wygląda i tak ona wygląda jasno i wyraźnie mówi o tym, że ona będzie chłopcą. Chyba mi się to podoba, czy nie. Niestety, no mi się to bardzo nie podoba. I chciałabym, żeby było inaczej, ale nie jest inaczej. No to widzę, że turni twórcy Love is Stress musieli wszystko zniszczyć. Musieli zniszczyć jakikolwiek potencjał, który istniał w tej serii gier. Ja zagramy pana. Twórcy musieli to oczywiście zniszczyć. Żeby też co prawda między innymi zadowolić toksyczny, durny fanbase Love is Stress. Ale to nie zmienia faktu, że sami są toksyczni i brawo ja! Musiałem spaść oczywiście z motocykla. I musiałem stracić pozycję i może jest wycik psegram. Nie no, fajna modycka z trackera, ale ci nie mogę zagrać.
Dobra, muszę się skupić teraz trochę bardziej. Naprawdę, taki był potencjał, żeby pociągnąć dalej historię Chloe i Rachel, żeby zrobić o nich kolejną grę. Żeby rozwinąć ich relację miłosną, żeby miało dobre, super fajne, szczęśliwe zakończenie. No ale nie! Bo o co będzie spierdolni seksistowcy twórcy, spierdolni seksistowcy fani, spierdolona Maxim Caulfield, musiała to wszystko zniszczyć. I wiecie co? W sumie od teraz to będę mówiła Maxim Caulfield. Wiecie co będę mówiła Maxim? Bo Maxim nienawidzi tego, gdy się mówi do niej Maxim. Ona lubi, gdy się do niej Max mówi, więc od teraz będę mówić Maxim, a nie Max. Żeby jeszcze bardziej wkurzyć tych durnych fanów Rapid Strength. No a Marinette, dlaczego Marinette jest prawdziwym do tytułu w Miraculum? Ponieważ to Marinette doprowadziła do tego, że Chloe i Lyra same jakie są. Marinette dobrze wiedziała, że Chloe ma złe stosunki z matką, że Chloe ma toksyczną matkę, złą matkę, najgorszą, że to jej matka jest odpowiedzialna za to, jak się Chloe zachowuje. Marinette miała szansę pogodzić się z Chloe, zagodzić konflikt między nimi, miała taką szansę, ale z niej nie wykorzystała. Zamiast tego wolała wbić Chloe z plecy, doprowadzić do tego, że Chloe będzie jej nienawidziła jeszcze bardziej. I prawda jest taka, że wszystko co później Chloe robiła, to jest tylko i wyłącznie jej wina! Ponieważ to ona do tego doprowadziła. No i tak samo Layla. Znęcałaś się nad Laylą, nie obchodziło cię w ogóle, dlaczego Layla kłamie, nie próbowała z tym empatyzować, jakoś to zrozumieć, pomyśleć, ruszyć głową, dlaczego ona tak robi, tylko zamiast tego stwierdziłaś, że będzie się nad nią znęcać, a dlaczego, bo spotkałaś się z Adrianem, na którego punkcie ty masz obsesję. No i na tej podstawie, na podstawie takiego zachowania, zrobiłaś sobie z niej swojego wroga. Lala cię nienawidzi, stałaś zła, za twoją sprawą, to jest twoja wina. No tutaj naprawdę nie trzeba jakoś nawet długo wyjaśniać, co ma Marinette jest prawdziwym zocytą w Miraculum. Ona dosłownie doprowadziła do tego, że Lala i Chloe stały się złe, to jest jej wina. Jej działania do tego doprowadziły. Ale co widzicie, spierdoleni durni seksistowcy fani Miraculuma będą twierdzili, że nie no, Marinette to jest bohaterka, Marinette to jest taka miła, super fajna dziewczyna. Chyba w ich snach. Znaczy, Marinette to jest najgorszy typ nastolatki. Nastolatka, która ma perfekcyjnych rodziców, ma perfekcyjne życie. I ma celność oceniać ludzi, oceniać nastolatki w jej wieku, które przeżywają prawdziwe piekło rodzinne. I nazywać je złymi. Gdy sama ma perfekcyjne życie i nic nie rozumie na temat życia. Nie wie, czym naprawdę jest życie, jak życie potrafi być ciężkie. No i to nie dociera. Bo ma super rodziców, którzy ją kochają. Ma super rodzinę, która ją kocha. Jest dobrze ustawiona i ma celność oceniać innych. To jest najgorszy typ dziewczyny. Takich dziewczyn nienawidzę najbardziej. No, to zrobiliśmy wszystkie wyścigi razem teraz. Mamy tylko 4 wyścigi, lecę teraz. Skoda, że nie więcej, no ale cóż. Lecę teraz jest zdyskryminowanym GTA San Andreas, bo nie dość, że w lecę teraz jest najmniej niż fabularny, to jest w dodatku jest najmniej wyścigu. Więc ja osobiście stwierdzam, że lecę teraz to jest to miasto dyskryminowane przez Rockstar. Ile mamy procent? 71. No to jest naprawdę sporo procent nabiliśmy. No to teraz zabijemy kogoś z łopaty, proszę bardzo. Jest, to zaraz zabita z łopaty. I czemu zniknął mój środek transportu, którym to przejechałam? Dobra. Za chwilę zwiniemy jakiś środek transportu. A, to nawet ten odcinek wyszedł krócej niż myślałam. Będzie o wiele krócej odcinek niż wyścigi w Los Santos i w San Fierro. A, to dlatego, bo jednak te wyścigi były krótkie i było tych wyścigów znacznie mniej. Zabiera tą ciężarówkę w imieniu księżniczki Borealisu.
To jest macia zarówka teraz. No dobra, no, wracamy na lotnisko. I w kolejnym odcinku jest, nie będziemy robili skoło latania, ale udamy się na lotnisko w Las Venturas i będziemy robić te próby tasowe tymi poszczególnymi samolotami. Taki jest plan właśnie na kolejny odcinek. Stwierdziłam, że wam nagram teraz GTA San Andreas, a nie Lokomanie na przykład, dlatego, bo Lokomanie to w sumie chcę wam tak zostać na bieżąco. Jak jednak z GTA San Andreas wam nagrywam takie odcinki na zapas. Jak mam okazję, to stwierdziłam, że nagram z GTA San Andreas, no. Wiem, że teraz przystopowała u mnie seria z roller wideo znowu, no, dlatego na ostatnio było sporo roller wideo, ostatnio miałem sporo czasu do nagrywania, teraz znowu tego czasu jest mniej, no, to roller wideo będę nagrywać wtedy, gdy faktycznie tego czasu będę miała sporo do nagrywania. W ogóle nie wiem, bo być może będzie tak, że chcesz, jeśli pojawi to roller wideo, jeśli na przykład jutro będę miała czas, jeśli jutro będę miała więcej czasu, ale planuję zrobić roller wideo na temat Diany z Wings, bo była jakaś różnorodność, nie nagrywam tego roller wideo na temat postaci z Miraculum, a dla odmiany zrobię roller wideo na temat jakiejś postaci z Wings, więc mam w planach zrobić roller wideo o Dianie, czyli o tej czarodziejce natury, o tej wysłej czarodziejce natury z Wings. No, za ostatnio komentowałem odcinki z jej udziałem, to stwierdzam, że dobrym pomysłem będzie zrobienie roller wideo na jej temat. No dobra, wracamy na lotnisko, no i to będzie faktycznie taki krótki odcinek. Mówię tak, ja nie zamierzam niczego więcej nagrywać. Nie będę ryzykować z nagrywaniem kolejnego odcinka z GTA San Andreas, bo nie mam gwarancji, że się wyrobię. A nie mam takiej gwarancji dlatego, ponieważ jakby nie patrzeć, to te wyścigi powietrzne, te próby czasowe będą trwać dłużej. Na pewno z tego wam zrobię dłuższy odcinek i no to tak myślę, że pół godziny będzie trwało, a nie mam gwarancji, że akurat zdążę. Co prawda, no ja wiem, że mam teraz 17 minut odcinka, a mówiłam o tym, że moja mama posłała sklepu na godzinę, no ale może być tak, że wróci o te 10 minut wcześniej, i to wolę nie ryzykować. I to auto nie wybuchnie? Co jest z tym autem? Dlaczego to nie wybucha? Tak, pomogę. Bum. Bum. Dobra, idziemy do naszej kryjówki. Ja zapisuję grę. No i kończymy odcinek. To będzie na tyle i widzimy się w kolejnych odcinkach z GTA San Andreas. Bywajcie. A, i w kolejnym odcinku, zaraz wspomnę, robimy te, no, próby czasowe na lotnisku w Las Venturas.